Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Regiony występowania plam słonecznych i tutaj uważajcie. 3,8, 4,8, obserwujcie ten region. 3,8, 50, 3,8, 49. 3,8, 52, 3,8, 54. Te regiony obserwujcie. Ale zwłaszcza obserwujcie ten. Rozbłyski, prawa, lewa strona oraz środkowa. Aktywność słoneczna cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie. Najwyższa zanotowana w ostatnich 24 godzinach M7.77. Bieżąca z ostatnich 2 godzin C5.06. Bieżąca wartość C5.06. Dziury koronalne na południu i północy Słońca. Oraz część niewielka środkowej tarczy. Koronalny wrzut masy non-stop są erupcje. Monitoring przepływu protonów utrzymuje się pomiędzy 10 a 100. Zobaczmy sobie stereo, jak to wygląda. Oj, przepraszam bardzo, raczej nie stereo, a SOHO. No, chodzi o SOHO. Uj, kometę mamy, zobaczymy. Poczekajcie, będziecie mieli kometę. Jest kometa, dobrze, fajnie. Poczekajcie, no wziąłem tak. Soho, o jest. Tak. Mam nadzieję, że bez problemów się otworzy. O, macie, pięknie widać. Mamy kometę. Pięknie to było widać. Teraz ktoś powie, chuja się z nas na pogodzie kosmicznej. Tak, nie znam się. Jestem amatorem i na bieżąco się uczę wszystkiego. Dlatego mówię, obserwujcie te plamy, które powiedziałem, bo taki jeden wyrzut skierowany bezpośrednio w stronę Ziemi i mamy Armagedon gotowy, dosłownie. No dobrze, więc tutaj jest tak, mamy opędzlowane, macie czym jest misja SOHO. A teraz zobaczmy aktywność zorzową. Oczywiście zorza nad Polską występuje KP 8, czyli bardzo wysoki. Wiatr słoneczny, prędkość 634,2 km na sekundę. To są potworne. Gęstość 13,33 protona na centymetr sześcienny. Niestety pole magnetyczne, biegun południowy, czyli ujemny, czyli najgorsze, co może być. Międzyplanetarne pole magnetyczne, wartość 14,33 nanotesla. Jeżeli ktoś nie wie, to może sobie wyszuka w wyszukiwarce Google poszukać. Niestety cały czas się wartość utrzymuje właśnie na biegunie południowym, co jest bardzo złe. Zasięg, widzicie, Polska jest pokryta. Na czerwono jest to bardzo silna zorza, tak samo na południu. Interferometry. Magnetic field, zakłócenia, niestety zakłócenia są i tu mamy średni burzy, bardzo wysoka burza, no, więc naprawdę faza księżyca, proszę bardzo, niestety moje przewidywania się spełniły. O, tu macie G4, poważna burza geomagnetyczna, czyli aktualne dane sugerują, że istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się zorzy polarnej w najbliższych przyszłości, w następujących regionach na dużych szerokościach geograficznych. Aha, no dobra. Powiem tak,
O, proszę, jest. Ten siła interplanetarnego pola magnetycznego jest średnia nieco południowe. No. Więc naprawdę mogę wam powiedzieć, że jest bardzo kiepsko. Mogą występować problemy z nawigacją GPS, z łącznością radiową UHF, a także AM, FM, telewizją naziemną, łącznością komórkową, łącznością satelitarną, ogólnie z całą łącznością mogą występować problemy. Mogą występować problemy z odbiorem internetu Starlink, telefonią satelitarną. Więc naprawdę jest grubo, mega grubo i mam nadzieję, że się nie pogorszy, bo będzie zajebista lipa po prostu. Więc pozdrawiam was serdecznie i życzę wam dobrej nocy. Miejmy nadzieję, że nic się bardziej już nie pogorszy. O, bo to by byłoby totalny mismasz po prostu. Dobrej nocy życzę i trzymajcie się.